Panie Marszałku, Wysoka Izbo, niezwykle cieszę się z uchwałą o upamiętnieniu Mirona Białoszewskiego w setną rocznicę jego urodzin. Michał Głowiński nazwał go poetą metafizycznym. Stanisław Barańczak – poetą całości ludzkiego doświadczenia. Maria Janion – największym polskim poetą prywatnym. I wszyscy mieli rację. Miron Białoszewski chadzał własnymi drogami, tymi literackimi, politycznymi i społecznymi. Nie podążał za trendami literackimi, ale je tworzył. Nie bał się mówić o powstaniu warszawskim głosem innym niż ten dominujący, bohaterski i martyrologiczny. Jako jeden z nielicznych mówił głosem mieszkańca Warszawy, a nie powstańca. O swojej orientacji seksualnej mówił i pisał wprost w niełatwych czasach. W poezji, w prozie, w życiu szedł własną bezkompromisową drogą. Pod prąd, z uniesionym czołem, powoli. Jak pisał w tajnym dzienniku. Jak idę za szybko, to wszystko przepada. Mam tylko jedno oko zwrócone w przyszłość, drugie w przeszłość. A to trzecie oko na teraźniejszość nieczynne. Nie ma wtedy szczęścia. Pamiętajmy o tym. Dziękuję za to pytanie.